Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj specjalny odcinek z Euro Truck Simulator. Będziemy testować Direct Drive, kierownicę Direct Drive, a właściwie jedną jej wyjątkową właściwość, którą jest nielimitowany kąt obrotu. Możemy bardzo duży kąt obrotu sobie tu ustawić i myślę, że to jest jedyna gra, w której jest to, myślę, że przydatne. Dlaczego? Ja już wam pokazuję, o co chodzi. Jak jesteśmy sobie w środku, jedziemy i tak, jak sobie manewrujemy, to mniejszy kąt obrotu jest fajny, bo możemy szybko wykręcić ciężarówką i wiesz, nie ma problemu, no nie? Manewrujemy sobie, podczepiamy sobie naczepę i jedziemy, wszystko super. Ale w momencie, kiedy jedziemy sobie na autostradę, wyjeżdżamy sobie z bazy, jedziemy sobie długą prostą i trzeba pokonać bardzo gładko jakiś łuk. I w ETS-ie jest tak, że czasami ta kierownica jest mimo wszystko zbyt raptowna, jak jedziemy sobie, to sterowanie jest takie zbyt raptowne, jak jedziemy sobie z dużą prędkością i chcemy pokonać gładko jakiś łuk, to trzeba niekiedy, no, delikatny nawet ruch kierownicą sprawia, że samochód może bardzo mocno skręcić. I możemy sobie to złagodzić, zmniejszając ustawienia czułości sterowania. Tu mamy czułość kierownicy, ja sobie zjechałem tak, moglibyśmy zjechać jeszcze bardziej, ale wtedy, już nie pamiętam co się działo, chyba kierownica była zdesynchronizowana, albo coś złego się działo z ETS-em, w każdym razie nie prowadziło się dobrze tej ciężarówki. I co my dzisiaj zrobimy, tutaj sobie przejedziemy przez bramę, i co my dzisiaj zrobimy, to ustawimy, no, przetestujemy różne opcje, na przykład 1500 stopni obrotu, ustawimy sobie 2000, 2500 stopni obrotu i zobaczymy, jak mi się będzie jeździć po autostradzie. Jedziemy sobie specjalnie na autostradę, zaraz wam pokażę, teraz mam ustawione 900 stopni obrotu, widzicie, że kierownica w kokpicie samochodu i moja kierownica są zsynchronizowane ruchem, więc jak skręcam sobie tu kierownicę fizycznie, to w grze też mi się ta kierownica skręca, to nie? I to jest bardzo fajne, tak czujemy się, no, jakbyśmy faktycznie byli w tej ciężarówce, no nie? Bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Ale co się dzieje? Zobaczcie, jedziemy sobie autostradą i malutki nawet mój ruch, no nie? No teraz jedziemy jakąś przesadzoną prędkością, 130 km na godzinę, które żadna ciężarówka nie będzie cisnąć. Ale zobaczcie tutaj, teraz jadę na pusto, to dodatkowa moja ciężarówka jest bardziej, wiesz, bardziej podatna na ruchy kierownicy, ale gdybym miał jakiś towar, no to nie byłoby inaczej. Nie? I widzicie, że taki malutki ruch kierownicy sprawia, że, no, robimy duży ruch jakby ciężarówką, no nie? I nie wiem jak wam, ale mi to trochę przeszkadza czasami, chciałbym jakoś płynniej tą ciężarówką operować, jak jadę sobie autostradą, no bo najwięcej czasu właśnie spędzamy ciężarówką na tych autostradach, nie? Gdzie jedziemy z prędkością około 90 albo 100 km na godzinę tutaj w grze i chcemy, żeby ta ciężarówka prowadziła się precyzyjnie. No i co możemy zrobić? Pierwsza rzecz to ustawienie tej czułości. Widzieliście, że ja mam dość mocno zjechane w dół tą czułość, żeby precyzyjnie sobie ciężarówką sterować. Albo możemy sobie kupić taką kierownicę jak ja mam i ustawić sobie, moi drodzy, zobaczcie, teraz mam 900 stopni obrotu, a my możemy sobie ustawić na przykład 1500, jak gdzieś koło tylu stopni obrotu. Tu sobie zmniejszę troszeczkę force feedback i chodźmy do gry. I co się teraz w grze stanie, jak mam 1500 stopni obrotu? No przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką zauważycie, to jest to, że kierownica w grze nie jest zsynchronizowana z ruchem mojej kierownicy, którą trzymam, nie? Rękoma. Jak będę mocniej skręcał, to zauważycie. Tutaj aż takiej dużej rozbieżności nie ma. Nie, ale na pewno jest to odczuwalne. Zaraz sobie przyspieszymy jeszcze mocniej. Natomiast co się poprawiło? Zobaczcie, teraz jak ruszam sobie tak kierownicą, no to ciężarówka nam nie wariuje. Te ruchy kierownicy w grze są znacznie mniejsze. I to jest bardzo fajne uczucie już teraz, nie? Jak zmieniliśmy sobie ten kąt obrotu tylko trochę, nie jakoś tam bardzo dużo od razu, ale tylko trochę sobie zmieniliśmy. Więc już te ruchy są bardziej wygładzone. Czyli generalnie jak zwiększamy sobie ten kąt obrotu naszej kierownicy w systemie, tak jakbyśmy zmniejszali sobie bardzo mocno czułość skręcania kierownicy w grze. I zobaczcie, jak teraz jestem w stanie sobie ten łuk bardzo, bardzo gładko pokonać bez większego problemu, tak? Tutaj nawet jakbym sobie tak mocno skręcał,
Nie, to zobaczcie, że kierownica w grze nie rusza się jakoś tam dramatycznie, nie? Tak jakby to działa trochę z opóźnieniem, jakby ruchy nie były. Ale ruchy kierownicy są zsynchronizowane, to co mamy w grze, z tym co ja ruszam, tylko że ja muszę więcej tych obrotów wykonać, żeby wykonać te obroty w grze, tak jakbyśmy mieli na 900 stopniach. I zobaczcie teraz, jak gładko mogę sobie ten łuk pokonać. Pyk. To jest trochę głupie, powiem wam, bo jak się patrzy na tą kierownicę w grze, no to jednak nie mamy tej synchronizacji. Mnie się to nie podoba, ale podoba mi się to, że możemy sobie gładko ciężarówką sterować. I pojeździmy trochę na mieście, tutaj przejedźmy sobie, chyba jakieś rondo jest. Zobaczymy, jak się będzie ciężarówką manewrować, może weźmiemy jakiś ładunek, zobaczymy, jak się będzie jeździć. I tutaj mamy ostry zakręt i w momencie, kiedy mamy takie, tak bardzo ciasno, no to ja muszę znacznie więcej obrotu na mojej kierownicy fizycznie wykonać, zanim zrobię jakiś tam duży manewr, no nie? Do tego dochodzi jeszcze dość mocny force feedback. No i można się naprawdę przy tym ETS-ie bardziej namęczyć, nie? A jeszcze nie zwiększyliśmy tego kątu obrotu do maksa, co zaraz zrobimy i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Tutaj weźmiemy sobie jakikolwiek towar, tu mamy jakąś bazę, zobaczymy, jak się będzie manewrować, zobaczymy też, jak będzie się ten towar pobierać, no nie? Jak się będzie manewrować w bazie. Także co, dojeżdżamy sobie do jakiejś tutaj bazy, weźmy sobie ładunek. Pyk. I żeby nie było łatwo, bo teraz się ciężarówka prowadzi w miarę w porządku. Jeszcze nie czuć takiego otępienia, kurczę, jeśli chodzi o prowadzenie. Weźmy sobie cokolwiek, tu jakieś samochody, może... Okej, ruszajmy. Bierzemy sobie samochody, ale teraz zwiększymy kąt obrotu. Bo będziemy manewrować, no nie? Zwiększymy sobie kąt obrotu do, uwaga, 2500 stopni obrotu. Dla wyjaśnienia, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, no to kierownica G29, kierownica Thrustmaster TX mają po 900 stopni obrotu. Moja poprzednia kierownica też miała 900. Więc teraz zwiększyliśmy masakrycznie ten kąt obrotu. Mamy dwukrotnie, ponad dwukrotnie większy kąt obrotu niż te wszystkie standardowe kierownice. Zobaczcie. Ile ja się tu muszę nakręcić, żeby, wiesz, wykręcić tą ciężarówką. No nie? Bardzo, bardzo dużo musimy tych obrotów zrobić. I myślę, że wy jak to oglądacie, to wygląda to bardzo śmiesznie. Natomiast mi do śmiechu nie jest w ogóle. Zobaczcie, jak wolno się obraca ta kierownica w grze teraz. Okej, cofamy sobie do naszego towaru. Pyk. Do roboty. Dokładnie, do roboty. A roboty będziemy mieli dużo, bo musimy tych obrotów zrobić tutaj mega, mega dużo. Mówiłem wam o takich typowych kierownicach jak G29, czy tam niektóre Thrustmastery, ale jeśli macie na przykład Thrustmastera T300 RS, to uwaga, T300 RS ma 1080 stopni obrotu. Czyli macie o ile? O 180 stopni obrotu więcej, więc w ETS-ie tam ta kierownica automatycznie będzie bardziej precyzyjna, jeśli ustawicie sobie maksymalny kąt obrotu w sterownikach, no nie? Wtedy zdecydowanie. Skręć w prawo. I co żeśmy tym zyskali? No przede wszystkim bardzo dużo musimy się nakręcić, zanim ciężarówka będzie skręcać. Zobaczcie, jaki duży ruch wykonuje teraz. Tak jakby miał luzy na kierownicy, ale ta ciężarówka skręca, no nie? Normalnie, o zobaczcie, widzicie? Kierownica w grze nie jest synchronizowana z moją kierownicą, którą tutaj obracam. Ale tak, przy manewrowaniu oczywiście musimy się dużo więcej nakręcić. Natomiast zyskaliśmy teraz niesamowitą płynność prowadzenia ciężarówki. Zaraz zobaczycie, jak będę pokonywał łuki tą ciężarówką. Jak ona będzie się fajnie zachowywać, tak? Będę mógł sobie precyzyjnie, bardzo, bardzo precyzyjnie nią sterować. Ja tak naprawdę nie wiem, jakie byłoby inne zastosowanie tak ogromnego kąta obrotu. Zróbmy sobie tutaj kółko na rondzie. Zobaczymy. Jezu. Zobaczymy, czy... Ej, byłbym się w stanie do tego przyzwyczaić, wiecie? No zobaczcie, daję radę tutaj manewrować. Nie wiem, jak mam łopatkę. O, dobra, tak. No, bo ja na łopatkach mam kierunkowskazy.
pyk. Przygotuj się do skrętu w prawo. Wygląda to tak, jakby grał jakiś bot bardziej, no nie? Tak to precyzyjnie wygląda. No dobrze, tutaj będziemy mieli zjazd z autostrady, kilka takich manewrów i postaram się bardzo precyzyjnie to pokonać. Nie jest to teraz intuicyjne skręcanie tym samochodem, zdecydowanie, ale... czasami jak się jeździło w ETS-ie tak dłużej, no to chciałeś jakoś tam rękę sobie inaczej ustawić czy coś i wiesz, ruszyłeś lekko kierownicą i ta ciężarówka ci tak bujała na lewo i prawo, albo czasami gdzieś tam zjechałeś przypadkowo na pobocze. No tutaj to się nie zdarzy, bo musisz bardzo duży ruch wykonać, żeby ciężarówka cokolwiek ci zrobiła, no nie? No dobra, rozpędźmy się do tych 90 km na godzinę. Manewrowanie jest katastroficzne. Okej, no i sobie ustawimy tempomacik. Większymy może sobie do 90. No i co się teraz dzieje? Zobaczcie. Manewrujemy sobie. W grze bardzo, bardzo mały ruch kierownicą wykonujemy w stosunku do tego, co ja wykonuję tutaj. Ale też jakiś się tam wykonuje. Teraz powiedzmy, że chcemy sobie zmienić pas. Zobaczcie, o ile płynniej, no nie? Najlepiej to widać przy manewrowaniu, bo wtedy trzeba, wiesz, bardzo, bardzo dużo się nakręcić. Ja chyba komuś zajechałem drogę. Okej, no i załóżmy, że chcę sobie tutaj zjechać. Pyk, i zjeżdżam sobie, no i zobaczcie na to. Ale tam mieliśmy, nieważne, ale to jest dziwne. Dziwne, bo trzeba tyle skręcić. Ja już bardzo długo gram w ETS-a i to jest strasznie nieintuicyjne teraz robić taki obrót na tej kierownicy. Ale o ile płynnie jesteśmy w stanie to pokonać. Nie, zobaczcie, tutaj też sobie będziemy zjeżdżać. Z kamery zewnętrznej ciężko się manewruje. Ale tak, jesteśmy w stanie sobie... Teraz nawet nie widać tego, nie? Że robię jakiś przesadzony obrót, bo nie widzimy tej kierownicy w grze, więc jakoś nam to nie przeszkadza. Okej, okay. I tutaj znowu, ja nie wiem, czy nie wróciłem do tego samego miejsca, to bardzo podobnie to wygląda. Nie, coś innego, ale wyjazd tutaj i to rondo wygląda identycznie do tamtego miejsca, w którym byłem. I znowu mamy rondo i uwaga... Jezu! Okej! Wow! Ronda. O, się trzeba nakręcić! Wiesz, tutaj jest ten force feedback jeszcze ustawiony mocno. Prosto. No to dodatkowo jest trochę ciężej. Mógłbym tutaj dla ETS-a troszeczkę to jeszcze zmniejszyć. O ty kurde. Już, ej, nie wspomnę o tym, jakby się jechało przez jakieś wąskie, ciasne miejsca. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Okej, i znowu rondo. Pojedziemy sobie prosto jeszcze, bo tam mamy następne rondo. Okej, można, kierownica dość szybko odbija, tylko trzeba mieć ustawiony ten force feedback na maksa. Wtedy jest chyba lepiej nawet. Szybciej odbija, wydaje mi się. Na rondzie zjedź. I mamy, przed nami są jakieś zakręty. Pojedziemy sobie tutaj. Udaję, że zabłądziłem. I tak, zobaczmy, co się tutaj stanie. Też już dwie ręce, żeby szybciej wykręcić. No tak jakbyśmy nie mieli wspomagania na kierownicy, trochę tak jest. No jakbym jechał jakąś starą ciężarówką. Cyk. Ale precyzja jest na pewno większa. Tak jakbym wrócił teraz do 900 stopni obrotu, to byłoby dla mnie tak jakbym z 900 przesiadł się na przykład na 540 stopni obrotu do jakiejś rajdówki czy coś, no nie? Także myślę, że w ETS-ie taki kąt obrotu ma faktycznie sens. A do takich gier wyścigowych, to nie wiem, gdzie by to można było użyć, żeby kurde z takiego obrotu korzystać. Jak myślicie, jak waszym zdaniem to mogłoby wyglądać? Gdzie byście użyli jeszcze takiego kątu obrotu? Jak dla mnie ATS, czy jakieś takie symulatory, ciężarówki albo autobusy, to chyba jedyne miejsce, gdzie możemy takiego kąta. Właściwie to nie wiem, dlaczego w ETS-ie nie jest synchronizowany ten obrót kierownicy. Gra powinna chyba sama wykrywać, nie? Ile mamy obrotu ustawionego na kierownicy, czy coś. Okej, załóżmy, że sobie tutaj zajeżdżam dostarczyć towar. Jeżdżamy. Zobaczcie, ile muszę się naskręcać. Okej, no i spróbujmy tutaj wmanewrować gdzieś naszą naczepę.
Zobacz. Wiecie co, przy takim mocnym obracaniu już mi chyba force feedbacku brakuje. O rany. Dobra, cofamy. Czekaj, włączę sobie lustereczko. Cofamy. Pyk. A nie wiem, czy dobrze cofam. Czekaj, może sobie kamerę. Nie wiem, gdzie ja cofam. Czekaj, jeszcze tak. Zobaczcie. Nie dam rady. Do przodu. Okej, do tyłu. Teraz jest to strasznie nieintuicyjne. Spróbuję jeszcze na usterkach, ale nie wiem, czy mi się uda. Ło, ty kurde, czekaj, nie w tą stronę, teraz w drugą. O kurde, chłopie. No, manewrowanie to może być jednak problem z takim kątem obrotu, gość. Ty, ale chyba się udało. Tutaj musimy naprostować. Okej, tak jest chyba prosto. 2500 właściwie mamy, nie? Kąta obrotu. Jest w ciul. Ej, zobaczcie. Zaparkowałem jakoś. No to parkowanie chyba było bardzo proste i tak musiałem na kilka razy podjeżdżać. Zobaczcie, mamy teraz... Czekaj, tak są proste koła. I teraz je skręcam maksymalnie w jedną stronę i w drugą. Okej. I to jest maksymalne, jak mam tak kierownicę, to jest maksymalny skręt w tą stronę. I teraz chcę No i dobra, i teraz załóżmy, że chcę wyjechać. I wygrywamy. No i co? Byłem w stanie wyjechać. Nie ma tragedii, no! Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. I wyjeżdżam. No i pięknie. Dla mnie jest to fajne, bo mogę sobie, wiesz, łagodnie tą ciężarówką sterować i myślę, że takie operowanie ciężarówką i całym tym zestawem w miejscach, gdzie wymagana jest niesamowita precyzja, no takie ustawienie kierownicy mogłoby mieć swoje atuty, natomiast atuty wizualne są nieciekawe, bo zobaczcie, że ta moja kierownica, no co, nie jest synchronizowana z tym, co się dzieje w grze, nie? Zmienię sobie z powrotem na pierwszy... O, tutaj mam 900 stopni obrotu, nie? To zobaczcie. Teraz mam 900 stopni obrotu i kierownica jest synchronizowana, nie? Z tym, co się dzieje w grze, czyli ten obrót w grze jest synchronizowany z tym, co się dzieje. I zobaczcie, jak robię takie ruchy, jak robiłem przed chwilą, ta ciężarówka nam lata na wszystkie strony. A i teraz tak przesiadłem się na te 900 stopni obrotu z powrotem i powiem wam, że... Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Powiem wam, że nie jest tak fajnie, jakby... Zjedź z rondy. Możemy takie ostre manewry robić, ale nie robimy tego tak precyzyjnie, no nie? Tak, te ruchy naszej ciężarówki są poszarpane. A co mają powiedzieć użytkownicy, wiesz, klawiatur albo osoby, które grają na padach, nie? To jest w ogóle szok. Ale tak, jest to... Jest to tutaj możliwe, żeby sobie tak grać. I powiem wam, że jest to całkiem przyjemne do czasu, kiedy nie musimy, wiesz, mocno manewrować. No ja sobie tutaj na tej kierownicy w każdej chwili mogę zmienić profil z powrotem na profil, gdzie mam te 2500 stopni obrotu. I cyk, także do manewrowania, chyba gdzieś tam do parkowania mogę sobie... Załóżmy, że ciężarówki mają jakiś taki zmienny układ prowadzenia i wtedy na przykład mamy mniejszy kąt obrotu, jak chcemy gdzieś tam parkować, a większy, jak na przykład jedziemy gdzieś tam po autostradzie. No jest to ciekawe rozwiązanie, no na pewno mało kto będzie chyba z tego korzystał, ale myślę, że warto by było... Ale myślę, że to jest taka ciekawostka, że jeśli byśmy chcieli takiego super gładkiego prowadzenia tych ciężarówek, tak w 100% realistycznie grać, to myślę, żeby to była fajna opcja, no nie? Żeby gdzieś tam na multiku pojeździć i wiesz, tak ekstra precyzyjnie tymi ciężarówkami operować.
No to możemy sobie to zrobić właśnie za pomocą takiej kierownicy. A tak, to 900 stopni myślę, że w 100% wystarczy. Albo w przypadku T300 RS możemy sobie też ustawić, zasymulować tutaj ustawienie kierownicy jak T300 RS ma na przykład. Czyli ustawić sobie 1000, ile tam mieliśmy? 1080 chyba, nie? Stopni obrotu. O, 60, 70 i 80. I teraz mamy 1080 stopni obrotu. I użytkownicy kierownicy T300 RS, która teraz generalnie jest na promocji, ona widziałem w internetach, że kosztuje 999 zł, czyli 1000 zł. I teraz mamy 1080 stopni obrotu, więc mamy troszeczkę gładsze to sterowanie, no nie takie jakbyśmy mieli przy 2500 stopni obrotu, ale myślę, że zawsze tam jakaś większa precyzja jest, no nie? No 180 stopni obrotu to jest dużo, to jest jedna taka, jeden taki obrót, nie, czekajcie, jakbyśmy sobie stanęli, to 180 stopni obrotu, to jest, moi drodzy, tyle, to jest, tak mamy 90, czyli coś takiego, nie, to jest 180 stopni obrotu, także jest to całkiem sporo. Jakbym teraz obkręcił sobie kierownicę maksymalnie w tą i maksymalnie w tą, no to jest trochę tego obrotu więcej i widzicie, że już w tym momencie kierownica moja nie jest synchronizowana z kierownicą w WTS-ie. Ja myślę, że domyślnie tutaj w WTS-ie jest zrobiona obsługa dla kierownic 900 stopni i tyle, nie? I ci co mają 900, no to powinni na tym grać, tylko po prostu trochę bardziej ostrożnie. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał, koniecznie dajcie znać, co myślicie o takim dziwnym rozwiązaniu i o takim wielkim kącie obrotu. Trzymajcie się, do następnego, hejas!